toujours comme ça. Oui, c'est toujours comme ça. C'est une tradition au Malagasy. Les chaises sont przekładanes do innego grobu, czy przemijane tylko w nowe szaty? Na kadrach widać ludzi wyjmujących ciała z grobowca. Zmarli wciągani są w tłum, gdzie przy muzyce i alkoholu stają się częścią tańczącej, wirującej masy. Następnie przewija się ich w nowe szaty, po czym wkłada z powrotem do grobu. I tak co 7 lat. To malgaska tradycja, fama Diana. Zanim zobaczymy obrządek z bliska, posłuchajmy, co na ten temat ma do powiedzenia Kasia z fundacji Ankizigasi, którą poznaliście w poprzednim odcinku. O, a tu po drodze taki grobowiec znaleźliśmy. To jest dom na wieczność, więc całe oszczędności życiowe tak naprawdę są gromadzone na to, żeby grobowiec zbudować czy utrzymać. W takim grobowcu nawet 70 ciał może leżeć, to są rodzinne grobowce. Ludzie bardzo też skrupulatnie wszystko wiedzą, gdzie kto, na której półce, bo to w takich półkach. To trzeba wiedzieć, bo co ileś lat się wykupuje ciało, tak? Co parę lat, tak, jest ekshumacja zwłok, że to tak nazwę profesjonalnie, a po prostu po malagasku fama Diana, czyli przewijanie kości zmarłych. To jest ogromna impreza, trzeba najpierw na to zgromadzić środki, zabić byka, kupić dużo rumu. Czyli człowieka się chowa, owija się go w takie, szaty, tak? I później regularnie, co 7 lat, przez kolejne, tak naprawdę do 2-3 pokoleń wstecz, ludzie tam z rodziny pamiętają, że to mój dziadek, to mój pradziadek i co regularnie, co parę lat jest impreza Famadia na przewijanie kości zmarłych. Czyli jest impreza też, że ludzie normalnie piją na tym świętowym, tak? Tak, piją, konkretnie piją całą, przewijanie już jest na koniec imprezy, nie? Napisie, pije, tańczy, śpiewa. To też starszyzna wtedy rodu, to też są wybrani, to tylko mężczyźni tak naprawdę, raczej kobiety nie mają chyba wstępu z tego, co kojarzę, do tego grobowca. To mężczyźni tylko uczestniczą w tym... I tylko mężczyźni, którzy są obrzezani, tak? Generalnie wszyscy dorośli mężczyźni są obrzezani, to dotyczy już chłopców w wieku 4-5 lat już jest obrzezanie. A to prawda, jeżeli... to prawda jest taka, że jak się obrzeza chłopca, to potem trzeba zjeść ten napletek? Tak, to inny zwyczaj malagaski. Ale to jest praktykowane, tak, ten zwyczaj, tak? To jest praktykowane, tak? Naprawdę, tak. Więc jeszcze dokończę właśnie, że dopóki nie jest chłopiec obrzezany, to nie ma wstępu do rodzinnego grobowca. Jest pochowany po prostu gdzieś indziej, jeżeli dziecko umrze przed ceremonią obrzezania. A no, przy okazji właśnie tego zwyczaju, no to tak naprawdę jest, że to też dotyczy wszystkich chłopców. Teraz w miastach to już się dzieje w szpitalu, ale nadal każda rodzina otrzymuje ten kawałek skórki na pletek do wzięcia i to jest rola dziadka czy najstarszego wuja. Żeby zjeść. Żeby zjeść, a żeby łatwiej było przełknąć, to żeby zjeść, to się zagryza banany. Ale dlaczego nie można wyrzucić tego po prostu? Tego na ciężko tak naprawdę tutaj uzyskać jakieś informacje, bo tak naprawdę wszyscy, to działa na Madagaskarze, że tak jest, tak się robi i tak naprawdę nie wiadomo. Ale no gdzieś tam próbowałam dotrzeć, bo zawsze wszystkich to intryguje. Chyba chodzi o to, że po prostu to jest część ciała kogoś, kto nadal żyje, więc no żeby tego nie zmarnotrawić, żeby z tym nie zrobić, nie zbezcześcić jakoś tego, no to po prostu najlepiej zjeść. W siedzibie Fundacji Ankizigasi nastaje wieczór. Dla wolontariuszy Maćka i Martyny to przedostatni dzień na Madagaskarze. Trzeba to uczcić. Rozmowy z Kasią na temat malgaskich tradycji przenoszą się do kuchni. Temat Famadii rozpala naszą wyobraźnię na tyle, iż tego wieczora postanawiamy, że musimy to zobaczyć na własne oczy. I to jest taka tradycja, jak wolontariusze wyjeżdżają, to kolacja trudna. To muszą gotować. Mastu. Ale huset dać, huset des fali. To takie na pożegnanie dla was. Fama Diana, Rafinsu. Where? At Ambuvu. Or at Ambuvu. Oh, really? Yeah. Good. But do you think it's acceptable for us to go there? Yeah, of course. That's but important. But what should we bring, Varidera? Maybe Moon can explain more about it. Babanovi, Lumanism, Faden, Rwanda, Sakafun, Lu. And you think that this Famadia thing, is it common in other African countries, like neighboring ones? I don't think so, no. I think it is only Malagasy, yeah. And what about the circumcision thing? I mean, eating foreskin? This is also... Oh, he must have eaten some before. He's a granddad. Yeah. So we can ask him. Why not? He's outside. He have eaten too. Reva, vuk tsar na rewa, te anumka fa psi unam zaitzik.
So now I said we need to ask our seniors if they participated already in Didi Pocha. Thingy. By the narrative is also man and a bayin, and the bomb of natural, the bomb fapsar and the kultena malagas. Tera sareo zany te mba hoe ny resaka eto ambonina latabatra andro any zany a dia momba ny didy poatra Why not just throwing it away? Can't throw it because it's very comes from a living part of your body. But in the hospital, how the doctor just do it with a knife properly? And he dispose of it later? Or? No. He put it in like a little bit of like a bandage or something and give it to a... The boy was from the orphanage, so there was no father. Oh, but that's another story. In the orphanage, there was an old gardener. And this poor guy, he was eating his foreskins like every year, a couple of foreskins. And who came up with this? I think it is during the royal time, you know? What do you mean the royal time? Ah, you mean before the colonial period? Yes. Okazało się, że pani, która cały czas tutaj tłumaczyła nam te rozmowy, miała pen frienda w Polsce w latach 90. wysyłała listy do niego po angielsku. Do niej listy po angielsku. I ona odpisywała też po angielsku i tak ćwiczyła sobie angielski w latach 90. I mamy tutaj listy do pani Barbary Sermak. Ale jakie one są jakby staranne. Tak w ogóle widać, że są niezniszczone, nie? Że, nie, że to leżało gdzieś przechowywane. 95 rok. To były listy z Polski wysyłane na Madagaskar i potem z Madagaskaru odpowiedzi były. To była taka forma, żeby ćwiczyć sobie angielski. Ale jak to wyszło w ogóle, że z Polski to była jakaś akcja zorganizowana? Jak to? Jakaś Juni przed chwilą powiedziała, że jakaś firma organizowała. Tak, że można było wybrać można sobie. Można było wybrać sobie pen frienda z danego kraju. Was there any specific reason why you chose Poland? Well, you know, like, you know, when I was asked to choose which country I would like to be linked, you know, like to have a pen friend, and then I've chosen Poland and Italy on that time. Did she send you the shoes from Poland? Poland. She wrote here. Really? Yeah. Oh, I forgot about that. I'm sending you shoes, but I don't know if you like them because we are in summertime and you are in winter season. But did you know anything about Poland? Maybe the Pope or something? Yeah, the Pope. Ah, the Pope was yes, the motivation. Yes, on that time. Yeah. For I mean, myself. We should really find her. Yeah, because I'm sure you will pass in the office. Yeah. She must have been really religious. She's yeah, mentioning Jesus all the time. Impreza kończy się późno. Nastaje kolejny dzień. Otrzymujemy informację, że Famadiana odbywa się w pobliskiej wsi. Mamy szczęście. Koniec malgaskiej zimy sprzyja podobnym uroczystościom. Oniwa! Bo tam, gdzie jedziemy, zwłoki zostały wyciągnięte z grobu, tak? O ile nam się uda w ogóle to zdobyć, to taki mamy czołg. Idziemy na Famadię. Tutaj ludzie się próbowali dowiedzieć, gdzie ona się odbywa. Odbywa się kilka w okolicy. Na jedną już nie zdążyliśmy, bo zwłoki zostały przetransportowane z jednego grobu do drugiego, tak? A jeszcze z nimi nie tańczyliśmy. A na drugiej Famadii tutaj w okolicy może na nią się wyrobimy. Zobaczymy, chociaż nie wiemy tak na 100% gdzie to jest. Co trzeba dać na Famadię? Rum i pieniądze. Ja się właśnie zastanawiam. A czas Famadii zależy. W zasadzie teraz jest ostatni dzwonek, żeby załapać się na Famadię, bo jest zima, więc jest chłodno, a ty zwłok się nie wyciąga latem, gdy po prostu jest gorąco, więc mam nadzieję, że się uda, bo później będzie ocieplenie i już to się nie będzie odbywało. Ale wait a minute, Famadię, nie ty, ne? Ty, ale jest pas trofi? Tak, a man spia, ona... Miss Famadia, zam wiene o lulu? A ile Famadia? Nice. Ania. Konar galiera, pe. Swoje pili pe un anu sin draga im. A, okej. Ej, ale wyobrażasz sobie, byśmy sami tego szukali? Nie. Mega ciężko to znaleźć. Jak widać, bardzo ciężko to znaleźć. Pytaliśmy już. A wa lulu fa wan mis. I cały czas nie możemy tam trafić. O, to jest tu. Pytacie mnie masz apie?
Oui? Dobra. Wow, you. To jest chyba tutaj, chyba jesteśmy na miejscu. To tu jest jakby głównym na tym. Wow. Merci beaucoup. Wygląda na to, że jesteśmy na miejscu. Wszystko wydaje się chaotyczne. Nie wiemy, kto należy do rodziny zmarłego, a kto jest przypadkowym przechodniem. Wszędzie gra muzyka. Trwa pochód do grobu, w którym pochowanych jest kilkadziesiąt osób. Większość z nich zostanie dzisiaj przebrana w nowe szaty. So what's happening right now? They're like carrying the body, or? Yeah, I think they are like walking with the music right now. Uh-huh. Yeah, only the music, but they are gonna go to the grave. And take the body out. Yes, I think so. We will see there. Ej, widzisz, już te ludzie zaczynają tańczyć. We are gonna be with them because their grandfather and grandmother is gonna be around too. He died how many years ago? And this is the first time they are doing Comadia? Comadia po 10 latach od śmierci. Po 10? Pierwsza Comadia dziadka tutaj jednej pani. A czemu nie po 7? Nie wiem. Z portretem osoby, która zmarła kilka lat temu. Jej ciało będzie wyciągnięte z grobu i przełożone w nowe szaty. Chodź! Co? Są faktycznie strasznie pijani, tak jak nam mówili o tym. Tak, no, a jest w sumie wcześniej rano jeszcze, nie? Tak, oni w ogóle jak od razu mnie za ręce, za nogi, za wszystko łapali, żeby... A, żeby tańczyć, tak? No chyba... Malaka, tutaj... Ej, chcesz aksament, Famadia? Ale całkowicie czegoś takiego się nie spodziewałem. Myślałem, że bardziej impreza rozkręci się pod wieczór. I chciała są przekładane do innego grobu, czy przewijane tylko w nowe szaty? Z tego, co ja czytałam, to przewijają. Ciężko tutaj w ogóle być razem, nie? Żeby... No, łatwo się może pogubić. Be with those ladies. Because, you know, it is a huge family. Uh-huh. And then, because, you know, we don't know who should we give the thingy at the end. But let's keep with them. Because someone has already tried, like, how you need, like, someone to accompany you because of the safety and everything. Uh-huh. And then they said, like, yeah, you don't need the security because everything is fine here. Uh-huh. And then they said, like, yeah, we are their friends. Uh-huh. So that's how people know us, like, their friends. Okay. So you see the mat that they carry in? Yeah, yeah. They are gonna take out the body and put on that mat. Ah, I see. Yes, yeah. And they wrap the body on that mat. And they're going to take it to a different grave, or? No, there. Ah, so they're going to rewrap it, basically. Yeah. Ah, I get it. Tak, czyli nie przenoszą do niego grobu. Ale czasami zmieniają te maty. Tak, ale czasami przenoszą. W pewnym momencie pochodu czujemy się przytłoczeni. Hałas, ogrom ludzi i kilku mężczyzn żądających od nas pieniędzy powodują w nas uczucie stresu. Ciekawość jest jednak silniejsza i idziemy dalej. Niestety przypiło się do nas kilku ziomków, prosząc nas o hajs już od godziny, jak idziemy. Udaje w ogóle, że nie mówię ani słowa po francusku, tylko mówię po polsku. No i trochę nam odpuścili, więc już myśleliśmy, bo cały czas jakby uderzali w te nuty, że powinniśmy stąd wyjść, bo nie jesteśmy zaproszeni, mimo że jesteśmy zaproszeni, no ale wiadomo, w takiej imprezie, na którą przychodzi każda osoba z ulicy, to według jakiejś tam osoby z ulicy nie jesteśmy zaproszeni, bo po prostu jej konkretnie nie zapłaciliśmy. No ale w końcu się odczepili i
jest w miarę okej. Why is so pretty? And then I said like, it is your husband is next to you, and then he apologized. Tutaj bar, można kupić sobie jakieś owoce i rum oczywiście. Dzieci sikają na ponadym. A widziałeś to stanowisko z wodą? Nie można kupić ten rum? Jakby był zamknięty cały, to bym wzięła. Ale taki, wiesz, po kieliszku. What's going to happen? They are gonna make the speech, I think. Oh, really? Before they are... But the grave is here. Yeah, that's the grave under those people. Oh, they are standing on the grave? Yes. Madagaskar to zlepek tysięcy przesądów i tak zwanych fadi. Słowo fadi znaczy zakaz, który najczęściej wynika z tradycji, często mających zastosowanie tylko w jednej wiosce lub rodzinie. Jeżeli się sprzeciwisz fadi, no to ściąga na siebie klątwę przodków, więc nikt nie chce się sprzeciwić. Trudno jest im złamać to fadi przez te 100-200 lat, no bo nie wiadomo, ktoś tam kiedyś niby jakiś autorytet powiedział i no nie wiadomo, się wydaje teraz, jak zjesz kurczaka we wtorek, no to umrzesz, bo 100 lat temu dziadek zjadł we wtorek i umarł, nie? Więc to jest takie, no wiadomo, my staramy się tutaj, żyjemy w tym społeczeństwie, z tego się nie nabijamy, ale no wiadomo, że to są rzeczy, które ewidentnie trzymają w... A w edukacji, no bo zajmujecie się edukacją, to jak to wpływa te przesądy na edukację? Nie możemy tego podważać, nie? Nie możemy, musimy, są rzeczy, które musimy respektować i które chcemy respektować, no bo to są w tradycji. Czyli jak coś w danej wiosce jest zakazane, no to po prostu wolimy tego też nie robić, no żeby się nie narażać, tak? No ale wiadomo, że chcemy właśnie ludzi uwrażliwiać na inne rzeczy, tak? Może fadi było wyrzucanie śmieci, okej, no to pójdźmy pozbierać śmieci gdzieś tam poza szkołę, no i fajnie będzie, będzie czyściej. Kiedyś pojechaliśmy gdzieś i w całej wiosce było fadi, żeby mieć toaletę. No to trzeba było się załatwiać na plaży, nie? No i więc po prostu trzeba było robić wszędzie gdzieś, żeby nie było gromadzenia w jednym, nie? Więc akurat to dotyczyło wioski na plaży, no więc średnio było dla turystów fajnie, no bo trzeba było wieczorami uważać na miny i... Zauważyłam też, że dużo już młodych ludzi jakby odchodzi trochę no. od tego. I ostatnio rozmawiałam ze studentką właśnie i ona mówi, że dostali w prezencie kurczaka, na ten dostała kurczaka w prezencie, bo tam za jakąś pomoc. I no trzeba było, ktoś by musiał zabić, a i to powinien robić facet, bo jeżeli to robi kobieta, to jest taki przesąd, że będzie bezpłodna. I no nie było faceta, ona chyba potrzynała mu to gardło i mówię, że co, nie boisz się? Mówię, no tam w domu tego nie robię, no ale tutaj no nie było żadnego faceta, no to ktoś to musiał zrobić, tak? So the plan is that basically you're leaving tomorrow, right? So we're going to visit this school where we, after the cyclone, it was destroyed. So we're just going to visit the site when after. But on at the same time, we want to visit the center, orphans and for twins and for abandoned children, because that particular region of Madagascar is known for not accepting twins. Really, back in the days, people giving birth to twins, they would have to somehow get rid of children, or they would put it on a test, like they'll keep one child or keep them both on the road where the zebra walk, and if the children survive, then they keep the children. But often the, of course, most of the time maybe the children wouldn't survive. It's still of one of the biggest issues in Madagascar for like missionaries to try to change it actually, and it is probably slightly changing, but still is. What about the church? How do they react to all of those traditions concerning circumcision and are they trying to... Well, I mean, for that Famadia now, probably the church is trying to convince people, like that's what Uni said, that you don't need to worship ancestors because the Jesus is the mediator. But yeah, with the twins, of course, they, like I said, there's a lot of missionaries down that region to try to help that problem and try to educate people about it, that the twins are not cursed. Yeah. Dobra. To zaczyna się muzyka i zaraz będzie wyciąganie ciała z grobu i chyba tańce z tym ciałem. They're taking the body, I think. Uważaj, bo to jest strasznie ostre. Okej. Okay. Przeskoczyliśmy przez płot, żeby podejść bliżej, bo wyciągnęli już ciało z grobowca, ale w ogóle jakby tego nie widzimy, bo jest tu tak dużo ludzi, że dopiero stając na jakichś murkach, na jakieś podwyższenie jesteś w stanie zobaczyć, co się dzieje. Tu jest drugi murek, drugie podwyższenie, może tam tańcząc z ciałem.
ja ją ściągnę, więc czekaj. Wyjęli zwłoki. Ja nie widzę. To są zwłoki, daj, zamiana. Nagrywa się. A ludzie to zmyślą, to jest najbliższa rodzina, którzy wyciągają z grobu? Tak, ale tam jest kilkadziesiąt ciał, nie? Kilkanaście, 80 ciał w tym grobie. I co widziałaś? Widziałaś ciągnięcie ciała? Tak, widziałam, bo to takie dziwne w kocach, nie? Ale jak ja tam stałam, to dwóch chłopów się pobiło, nie? Tak, o co? Nie mam pojęcia, o co. Wyciąganie zwłok z grobu trwa bardzo długo. Nie wiemy dokładnie, ile ciał zostanie przebranych w nowe szaty. Każdy podaje nam inną liczbę. Co ciekawe, w uroczystości biorą udział zarówno dzieci, starsi, jak i młodzież. Chociaż kościół nie jest zbyt przychylny w Ahmadii, to de facto musi ją tolerować. Tego typu obrzędy są głęboko zakorzenione w kulturze Madagaskaru. Prawdziwa abstrakcja? Ojejku, nigdy nie byłam. Ej, jak uważacie? To jest wasz ostatni dzień tutaj, nie? No, to prawda. Dzisiaj wylatujecie. Może będziemy w Polsce, nie? I lepszego ostatniego dnia. Rozgryźć, nie? Tutaj takie coś. Ale jak byliście tu przez 4 miesiące, to mieliście okazję, żeby być na tym na Fiomadii, czy to... Nie. Cały czas mieliśmy to z tyłu głowy i chciałam bardzo zostawiliśmy to sobie tą wisienkę na torcie, tak, na ostatni dzień. I faktycznie to była wisienka. Strasznie taka gipka, ale było. Ale ja tylko nie strzeliłem jednej rzeczy. Skąd? Bo to miało być tak, że rodzina wyciąga zmarłego. Tam jest 80 ciał w tym grobowcu. Tak. I jest melanż, wszyscy są pijani. Skąd wiedzą, które jest, oni które? Krzyczeli, tak. Pokazują zdjęcie, krzyczą imię i nagle cała rodzina podchodzi, oni go biorą. I wtedy się zaczyna. Bo... I polewają go rumem, dobrze widziałem? Rumem, szampanem. Jestem w szoku, drugiego, nie wiem, tak? Co chodziło. Tak, no ja nawet sobie tu, a gdzieś się sobie pobił, kopywali, tak? Obok ciała. Ja wyciągają ciało, tu się szarpią, jakoś trzeba je podskoczyć w podskoku. Nie mam pojęcia. No ale w sensie tam wykopywali ciało, żeby je później włożyć do grobowca, to nie wiem, czy to widzieliście. Okej. Tu macie stać. Merci beaucoup. De rien. Okay, everyone is happy. Wyciąganie zwłok z grobu na Madagaskarze to najciekawszy obrzęd, jaki widzieliśmy do tej pory. Famadija pozwala Malgaszom inaczej spojrzeć na śmiertelność. Nie żegnamy się na zawsze, tylko na jakiś czas. Do zobaczenia za 7 lat. Przyjdziemy jeszcze do ciebie. Przyniesiemy rum i mięso zebu. Czekaj na nas.
Ty no ty na cikłe. Amen.